Niemcy, rok 1937. Młoda kobieta uprawia gimnastykę przed kamerą. Jest pełna nadziei na przyszłość. Przekonana, że jej ukochany kraj odzyskuje wielkość. Przywódca narodu obiecuje stworzyć tysiącletnią Rzeszę. Operatorka ma powody do dumy. To Ewa Braun, towarzyszka Führera. Jej kamera wpatrzona jest w wodza Adolfa Hitlera. Odprężonego jak nigdy. Grającego tu rolę dobrego wujka. Braun i Hitler nie byli osamotnieni w zamiłowaniu do domowych filmów. Tysiące Niemców uwiecznia swoją codzienność na celuloidzie. Są przekonani, że dokumentują zaranie nowej ery. Inni zapisują swoje myśli w dziennikach. Atrament i 8-milimetrowa taśma dają nam bezprecedensowy wgląd w życie mieszkańców III Rzeszy. To świadectwa cywili, bojówkarzy partyjnych, strażaków i żołnierzy. Oni wszyscy byli kronikarzami hitlerowskich Niemiec. Koniec tej historii jest dobrze znany. Hitler i Braun giną. Europa płonie. Niemcy poniosły klęskę. Wiele z tych taśm pozostawało w ukryciu. Przypominały o tym, o czym ludzie woleli zapomnieć. Dziś, lata później, potomkowie wojennych pokoleń odkurzają domowe archiwa i oglądają zapis codzienności pod znakiem swastyki. Te zdjęcia mogą nas szokować. Stanowią zapis doświadczenia wojennego zwykłych Niemców. Podpowiadają nam jednak pytanie, czy zwykli obywatele Rzeszy wiedzieli o czynach popełnianych w ich imieniu. To nie tylko archiwum amatorskich filmów, lecz obraz życia na peryferiach największej katastrofy moralnej w dziejach naszego świata. Klaus Hoppe z Perleberga, 160 kilometrów od Berlina, udaje, że stacza z ojcem pojedynek w ringu. Albert Hoppe pasjami uwiecznia dzieciństwo syna na taśmie filmowej. W 4 lata macki reżimu dosięgnęły już wszystkich dziedzin życia. Klaus i inni chłopcy nie mają już wyboru. Będą wychowywani na nazistów. 10 urodziny są dla Klausa dniem wstąpienia do Hitlerjugend. Niesłychane, jak bardzo przypominali skautów, bo też poniekąd tym właśnie byli. Organizacja przygarniała dzieci i poddawała je forsownej indoktrynacji. Trudno się jednak dziwić, że dla tych dzieci była to dobra zabawa. Wędrówki, biwaki, gotowanie na powietrzu. Dla mnie to bardzo fajne. Hitlerjugend było ważną formacją. Chodziło o to, by rozpocząć indoktrynację w młodym wieku, skutecznie prać dzieciom mózg. Zapewniano im rozrywkę, biwaki, gotowanie i sport. A jednocześnie wbijano do głów doktrynę rasistowską, antysemicką i militarystyczną. W nieco późniejszym wieku ci chłopcy byli już po solidnej obróbce.
Hitlerjugend uformowano w roku 1926. 10 lat później członkostwo stało się obowiązkowe. Gdybym miała syna, byłabym pod jeszcze silniejszym wrażeniem. To głęboko wstrząsające. Zakładasz rodzinę, a rząd, wybrany głosami większości Niemców, postanawia wyręczyć cię w obowiązkach wychowawczych i w zasadzie odbiera ci dziecko. Formuje go ideologicznie. Dla rodziców myślących krytycznie musiało to być bardzo trudne. Dziecko wracało do domu i wygłaszało hasła kompletnie sprzeczne z ich własnymi poglądami. Albert Hoppe filmuje. Mija 5 lat. Klaus wyrasta na nastoletniego nazistę. Reguły systemu przedstawił w szczegółach sam Hitler. Nasza młodzież będzie się uczyć, myśleć i działać po niemiecku. Po ukończeniu 10 roku życia chłopcy i dziewczęta będą wstępować do sekcji juniorów, a 4 lata później do właściwego Hitlerjugend. Po kolejnych 4 latach wstąpią do partii, frontu pracy, SA lub SS. Do końca życia nie zaznają już wolności. W roku 1943 15-letni Klaus zostanie wcielony do oddziału artylerii przeciwlotniczej. Naziści obiecywali rodakom odrodzenie narodu. Wielu Niemców jest zachwyconych tym przesłaniem. Nowe autostrady są wyrazistym symbolem nowoczesności. Hitler marzy o baśniowym świecie zdrowych Aryjczyków, połączonych więzami krwi i ziemi. Jest jednak grupa ludzi, do których pała wielką nienawiścią. To Żydzi. Są demonizowani od chwili dojścia NSDAP do władzy w roku 1933. Heute Morgen! Naziści powtarzają to jak okrutną mantrę. Żydzi są winni wszystkich nieszczęść Niemiec. Naród przyzwyczaja się do widoku zbirów w brunatnych koszulach nękających Żydów, niszczących ich sklepy i zakłady. Nienawistny antysemityzm przenika w głąb tkanki niemieckiej codzienności. Nawet karnawał został przejęty przez nazistów. To rok 1938. W korowodzie postaci wyróżniają się karykatury Żydów. Za nimi idzie człowiek, który zmiata ich jak śmieci.
Antysemityzm był w ówczesnej Europie zjawiskiem bardzo powszechnym. W ideologii nazistowskiej stanowił bardzo silną dominantę. Jego przejawy stały się jednak wyraźnie widoczne dopiero wtedy, gdy NSDAP przejęła władzę i zaczęła uchwalać antysemickie prawa. Naziści uchwalili setki ustaw, uchwał i przepisów. Ukazała się nawet publikacja, w której je wszystkie zebrano. Te przepisy antyżydowskie zajmowały chyba 500 lub 600 stron. Były ich całe setki. Wiele sformułowano w sposób wyjątkowo perfidny, tak by uderzyć w podstawy ludzkiej godności. Żydom zabraniano na przykład posiadania kotów i radia. Odbierano im odzież futrzaną. Były to podłe, małostkowe ataki. Niemieccy Żydzi doświadczają ludzkiej podłości w formie zinstytucjonalizowanej i usankcjonowanej przez państwo. Profesor Viktor Klemperer jest jedną z ofiar represji. Viktor Klemperer był wspaniałą postacią, Żydem urodzonym w Niemczech, obieży światem, człowiekiem bardzo oczytanym i wyrafinowanym. Ożenił się z Gojką, pracował na Uniwersytecie Drezdeńskim, był ranny w I wojnie światowej. Żydowscy weterani Wielkiej Wojny, zwłaszcza ci z odznaczeniami, mogli czasem liczyć na nieco lepsze traktowanie. Klemperer był autorem obszernych dzienników, w których opisywał proces dochodzenia Hitlera do władzy, rozwój faszyzmu i III Rzeszy oraz nasilające się represje przeciw Żydom, a także wiele innych zjawisk. Dzienniki Klemperera to zapis życia człowieka, który stał się wyrzutkiem we własnym kraju, życia zniszczonego przez złośliwe przepisy. Ucho autora jest wyczulone na żargon nazistów. Zdrowe poczucie sprawiedliwości właściwie wszystkim Niemcom znalazło wczoraj swój wyraz w dekrecie Himmlera, obowiązującym od zaraz, przewidującym odebranie wszystkim Żydom prawa jazdy. Uzasadnienie: Żydzi są nieobliczalni, nie powinni więc zasiadać za kierownicą. Dopuszczanie ich do ruchu stanowi też obrazę pod adresem kierowców niemieckich. Żydzi uzurpują sobie prawo do korzystania z dróg zbudowanych przez naszych robotników. Przyszłość Żydów jest w nazizmie niepewna. Dla tych dwóch rodzin w Czechosłowacji lato roku 1939 będzie ostatnim tchnieniem normalności. To Ledererowie z Pragi. Spędzają wakacje z rodziną Bruków. Robert i Rosa mają dwoje dzieci, Ninę i Petera. Dzieci są nieświadome niebezpieczeństwa. Cieszą się słońcem. Dorośli wyglądają na odprężonych. Być może ogrom koszmaru majaczącego nad horyzontem jest dla nich jeszcze nie do pojęcia. Thank you.
Adolf Dassel znów musiał przywdziać mundur. Jest weteranem I wojny światowej. Ma 41 lat. Służy w korpusie medycznym. Jego kamera uwiecznia codzienność zimy roku 1939. Dla mężczyzn z jego pokolenia powrót do wojska jest jak przebudzenie demonów sprzed ponad 20 lat. Wymarsz następuje 10 maja 1940 roku. Dla Dassela to nie pierwszy raz. Nigdy dotąd nie towarzyszyła mu jednak kamera. Uwiecznione przez niego sceny nie przypominają tego, co znamy pod nazwą Blitzkriegu. Niemcy na koniach. Od razu widać, że to prywatne nagranie. Coś podobnego nigdy nie zostałoby dopuszczone do Wochenschau, cotygodniowej kroniki filmowej. W tych materiałach pokazywano tylko maszyny. Rowery. Podczas inwazji na Francję Niemcy korzystali z rowerów i koni. To seria amatorskich nagrań z kampanii francuskiej, lata roku 1940. Ciekawa rzecz, inwazja robi wrażenie przeprowadzonej bardzo porządnie, podobnie zresztą kapitulacja. Jeńcy francuscy, w tych niedorzecznie długich płaszczach z wełny, to relikt I wojny światowej. Ich mundury nie zdążyły się jeszcze pokryć kurzem. Widać tu, że zwycięstwo w roku 1940 przyszło Niemcom bardzo łatwo. Dla kogoś takiego jak Dassel było to bardzo istotne. W poprzedniej wojnie jego oddział ugrzązł bowiem w okopach i był z wolna dziesiątkowany. Samochód odebrany Francuzom. Ciekawa sprawa. Niemcy nie byli tak zmotoryzowani, jak zwykliśmy sądzić. Mówi się o ich maszynerii wojennej, a to nie do końca zgodne z prawdą. Widać tu wiele francuskich pojazdów. Dalej mamy ujęcia przedstawiające zniszczone mosty, miasta i wsie. Tu i ówdzie trwa już odbudowa. Widzimy kogoś, kto naprawia strzaskane okno. Młody Niemiec w mundurze zasiada za francuską armatą. Chce się przekonać, jakie to uczucie. Podziwia sprzęt, jakiego w jego wojsku brakuje. W roku 1939 Francja miała liczniejszą armię niż Niemcy, a ponadto dysponowała o wiele obszerniejszym i bardziej zaawansowanym technicznie arsenałem. Cud roku 1940 polegał więc z punktu widzenia Niemców częściowo na tym, że udało im się osiągnąć rzecz pozornie niemożliwą. W roku 1939 nawet generałowie nie spodziewali się, że powstanie plan działań wojennych, który miałby szansę powodzenia. Do lutego 1940 roku mieli w zasadzie taki sam plan jak w sierpniu roku 1914. Dopiero wiosną pojawił się pomysł na pozorowaną inwazję od północy, a potem prawdziwą od południa Ardenów. Plan powiódł się dlatego, że alianci skwapliwie popędzili prosto w potrzask.
Niesamowity widok. To brytyjski szpital polowy. Widać, że namioty są podziurawione odłamkami. Jednym z lekarzy w tej placówce był ojciec mojego najlepszego kolegi. Ciekawe, czy pracował właśnie w takim namiocie. W tle widać zniszczone ciężarówki brytyjskie, francuskich jeńców, porzuconą broń, Niemców majstrujących przy bespańskim czołgu i całą masę pojazdów. To brytyjska maszyna. Widzimy tu chłopców triumfalnie paradujących na zdobycznym pojeździe gąsienicowym z pieskiem. Wyczuwamy ich euforię i radość. Wydaje im się, że oto dokonali cudu. Niesamowite zniszczenia. Dunkierka była zrujnowana. W filmie fabularnym ulice są jak spod igły. Wcale tak nie było. Jak widać, były usiane odpadami i gruzem. W dziennikach z tych czasów jest mowa o zaśmieconych ulicach. Widzimy zniszczenia i dewastację. Wszystko to wygląda bardzo inaczej niż z punktu widzenia ewakuujących się Brytyjczyków. Mamy poczucie, że wojna dobiegła końca. Na widok Niemców wydobywających konie z porzuconych wagonów odnosimy wrażenie, że ten zniszczony krajobraz lada chwila zostanie uleczony. Wyczuwamy atmosferę restytucji, odbudowy wspólnoty, powrotu do dawnych ról w życiu zarówno cywili, jak i wojskowych. Wracamy nad morze. Statki i łodzie też wyglądają na porzucone. To słynne ujęcie. Okręt został kompletnie zniszczony. Dassel uwiecznił wrak francuskiego niszczyciela La Drouet, trafionego niemiecką bombą. Kadłub został rozerwany wskutek eksplozji amunicji. Załoga cudem wyszła z opresji bez szwanku. Takie obrazy oddziałują nieco silniej niż nieruchome zdjęcia. Był naprawdę zniszczony. Z psychologicznego punktu widzenia Niemcy, cywile i wojskowi odnosili wrażenie, że już wygrali wojnę. Nie mogli uwierzyć, że Wielka Brytania nie skapitulowała. Dassel był weteranem I wojny światowej. Dziedzictwo konfliktu lat 1914-1918 było dla Niemców wielkim brzemieniem, które zaowocowało falą resentymentu. Niemcy uważali, że potraktowano ich nie fair. Drakońskie kwoty reparacji i same warunki pokoju zostały wymuszone na drodze blokady kraju. Za euforią, która jest tu ewidentna, stoi więc częściowo fakt, że Niemcom udało się wyprzeć Anglików z kontynentu. Zajęcie Francji miało być zwieńczeniem wygranej wojny. Dassel był dotąd przedstawicielem pokolenia przegranych. Wyczuwamy tu jednak pewność, że to samo pokolenie stało się właśnie pokoleniem zwycięzców. Francja kapituluje 6 czerwca 1940 roku. Ewa Braun uwiecznia Führera paradującego ulicami Berlina. Jej związek z Hitlerem stanowi pilnie strzeżony sekret. Braun musi się ograniczyć do filmowania z okna Kancelarii Rzeszy.
efekt bardzo różni się od materiałów sprzed kilku lat. Diarysta Julius Putwarken, rocznik 1877, wieść o zwycięstwie we Francji przyjmuje z wielką radością. Pierwszą wojnę światową spędził w brytyjskim obozie jenieckim. Ma poczucie odzyskanej dumy narodowej, nie posiada się ze szczęścia. Führer wrócił dziś triumfalnie do Berlina. Nikogo nie witano tu jeszcze taką owacją. Niebywałe, ile wódz zrobił dla naszej ojczyzny, nie stawiając przy tym ani jednego fałszywego kroku. 2 miesiące temu Francuzi chcieli zetrzeć Niemcy w pył. Dziś leżą pobici, zdradzeni i opuszczeni przez Anglików, swych chełpliwych sprzymierzeńców. Podobne sceny rozgrywają się w całych Niemczech. Drezdeński sklepikarz Kurt Erler uwiecznia powrót dywizji piechoty. Dla Żyda Wiktora Klemperera to druzgocące wieści. Zrobiło się o wiele bardziej ponuro. Niemcy triumfują we Francji. Są doniesienia o spaleniu synagogi w Tuluzie i kilku innych miejscach. W języku oficjalnych komunikatów dostrzegam błyskawiczną zmianę tonu na wyraźnie bardziej bezwzględny. Jeszcze jesienią Francuzi byli narodem rycerzy, do którego zalecali się Anglicy. Podczas inwazji opisywano ich już jako zażydzony naród zwyrodniałych sadystów. Buta zwycięzców dolewa oliwy do ognia tego typu jadowitych sformułowań. Zwycięzcy Niemcy traktują Paryż jak swój plac zabaw. Jadali śniadania w stylu francuskim. Nieźle się urządzili w tym pięknym kraju. Moda, wyścigi konne. Wszyscy się świetnie bawią. Cóż to była za zabawa w Paryżu, mieście radości, sztuki i muzyki? Francuzi najwyraźniej nie mieli nic przeciw temu. Mamy wrażenie, że życie toczy się jak gdyby nigdy nic. Paryż upadł. Francja skapitulowała, ale nadal mamy czas na sport. Widać tu oficerów Luftwaffe. Sprawiają wrażenie, jakby usiłowali przyswoić sobie kulturę, którą w sekrecie podziwiali. Rzecz jasna, to wszystko czysta propaganda. Wycieczki na statkach. I ta wszechobecna mina wyrażająca zadowolenie z siebie. Rowerek reklamujący kabaret. A oto sam przybytek. Kolejny obraz, który ma sugerować, że nic się nie zmieniło. Francuzi oddali miasto Niemcom, ale Paryż pozostaje Paryżem. Oficerowie niemieccy bawią się wspaniale, piją, palą papierosy, tańczą. Z punktu widzenia Francuzów wyglądało to inaczej. Okupant niemiecki grabił, co popadło. Kradł samochody, wino, szampana. Do wszystkiego pchał się pierwszy. Ten widok przepełnia mnie gniewem. Gdybym był Francuzem, krew by się we mnie zagotowała. Patrząc na Niemców, obcałowujących francuski i wznoszących toast szampanem,
Trudno się dziwić tym, którzy nie mieli zbytniej pobłażliwości dla kolaborantów. To po prostu wstrząsające. W roku 1940 panuje poczucie, że Hitler jest nieomylny. Julius Putfarken nie może się jednak pogodzić z tym, że Anglicy odmawiają negocjacji. My, Niemcy, kochamy Führera z każdym dniem coraz bardziej i jesteśmy mu wdzięczni za to, co robi dla narodu. Dla nas jest on darem od Boga. Po zawieszeniu broni z Francją sądziliśmy, że koniec wojny jest bliski, ale nie wojny z Anglią. Churchill to bezwzględny podlec wspierany przez światowe żydostwo, zwłaszcza to z Ameryki, łaknące władzy nad finansami świata. Putfarken jest zafiksowany na Wielkiej Brytanii. Hitler spogląda tymczasem na kraj, na punkcie którego od dawna ma obsesję Związek Radziecki. Oprócz bezcennych zasobów naturalnych są tam też miliony ludzi, które naziści uznają za pozbawionych wartości. Helmut Mahemer, medyk z wojsk pancernych, nakręcił obszerny materiał podczas inwazji na ZSRR. To bardzo ciekawe, jak Niemcy postrzegali tę inwazję. Prawda jest jednak taka, że Hitler nie miał wyboru. Po zwycięstwie roku 1940 zasoby uległy szybkiemu wyczerpaniu, a w beczce z miodem było widać dno. Co więc mogli zrobić Niemcy? Cała ich produkcja przestawiła się na gospodarkę wojenną. Eksport i import były wykluczone. Skąd mieli brać zasoby? Musieli sięgać, gdzie się tylko da, a Związek Radziecki był akurat pod ręką. Coś niebywałego. Bezkresna, pusta przestrzeń. Był to poważny problem. Przez te dystanse oni dosłownie gubili koła. Zdjęcia Mahemera są fascynujące pod kilkoma względami. On chciał pokazać, że jest dobrym filmowcem i naśladował rozwiązania, które znał z kronik Wochenschau, montowanych z urywków materiału kręconego przez tysiące różnych operatorów towarzyszących Wehrmachtowi. Takie filmy były też oglądane przez samych żołnierzy na przepustce. Ten widok utwierdzał ich w przekonaniu o słuszności tego, co robią. Właśnie coś takiego wyobrażam sobie, gdy myślę o absolutnie szalonej decyzji o inwazji na Związek Radziecki. Ten bezkres wcale nie był łatwy do przebycia, przeprawa przez wyschniętą rzekę. To czołg Panzerkampfwagen III. Jak serwisować i naprawiać takie pojazdy na pustej przestrzeni bez żadnej infrastruktury i warsztatów? Samotna krowa w płonącej wsi. Cóż za przeciwskuteczna kampania? Jak widać, ideologia wiedzie tu już prym. To już bagno, podpalanie wsi. A jednak nawet takie czyny były uwieczniane na filmie. Żołnierz pozuje do kamery, odwraca się przez lewe ramię. Mamy więc poczucie, że nie jest to działanie ukradkowe, lecz jawne. Element
celowego planu. Armia Czerwona, maszerując później na zachód, przechodziła po drodze przez niezliczone spalone wsie. Mijała domy, z których zostały tylko kominy z czerwonych cegieł. Drewno i strzecha zostały strawione przez ogień. Znowu to samo. Drogi bez nawierzchni, kolumny jeńców radzieckich. To był wielki problem, co zrobić z taką masą ludzi. Grupy czerwonoarmistów siedzą na śniegu bez żadnego schronienia, niedożywieni. Przymierają głodem. Martwi jeńcy też są filmowani. Niemcy nie czuli się w obowiązku zapewnić im lepsze warunki. Na początku kampanii odnosili wielkie zwycięstwa. Nie zamierzali się jednak zadowolić niczym innym niż kompletne unicestwienie Armii Czerwonej. Ta wojna rozgrywała się nie tylko na płaszczyźnie militarnej, ale też ideologicznej. Standard przemocy wyznaczyło palenie wsi na Ukrainie, Białorusi i w krajach bałtyckich. Przekaz brzmiał: zadowoli nas tylko totalny podbój. To historia pierwszego półrocza kampanii. Niemcy wzięli wtedy do niewoli ponad 3 miliony czerwonoarmistów. Do końca roku 1941 blisko 3 miliony ludzi umarło z głodu. Dochodziło do aktów kanibalizmu. Śmierć z głodu i chorób była codziennością. Do tego dochodziły losowe egzekucje, które dodatkowo potęgowały koszmar. Los jeńców radzieckich jest nie do pozazdroszczenia. Rasizm i nienawiść stanowią rdzeń ideologii nazistów. Miliony Słowian i Żydów zdane są teraz na łaskę i niełaskę Niemców. Ten amatorski film został nakręcony przez pilota Luftwaffe. Widzimy w nim, na czym naprawdę polegały stosunki między zdobywcami a podbitymi. Niemiec o imperialnym wyrazie twarzy wystawia dłoń do cygańskiej wróżki. Jedna z nich ma tańczyć półnago, być może ją do tego zmuszono. Mamy poczucie, z czym wiązał się podbój Wschodu. Niemcom od pokoleń wpajano przekonanie, że Rosja jest krajem barbarzyńców. Nazizm dodatkowo je spotęgował, wzbogacił o aspekt antysemicki i antybolszewicki. U podstaw podobnych zachowań leżało poczucie, że kultura rosyjska jest obca i gorsza. Te ujęcia z werandy ukazują nam Niemców przepełnionych pogardą do podbitej ludności. Ludności, która jawi im się jako egzotyczna i gorsza od nich samych. Ambicje kolonialne Niemców, ostatecznie stłamszone w roku 1918, znowu podnoszą tu głowę. Wojna na wschodzie miała być swoistą rekompensatą. Ci Niemcy zachowują się tak, jakby zwiedzali muzeum etnograficzne. Wiemy jednak, że pogardę od zbrodni dzieli bardzo cienka linia. Częściowo winne jest tu przekonanie, że podbici nie są jednostkami ludzkimi, że nie mają sumienia, duszy i głębi, że władza sowiecka siłą uczyniła z nich jednorodną masę, a więc tylko jak masę można ich traktować. Za armią kroczą jednostki Waffen-SS. Ich zadaniem jest zabijać Żydów i komunistów. To
To materiał zarejestrowany przez żołnierza Reinharda Wienera na Łotwie. Określenie zagłada od kul bardzo ułatwia nam pojęcie tego, co działo się podczas tej wojny. Chodzi mianowicie o fakt, że jeszcze długo po napaści na Polskę i inwazji na Związek Radziecki, zabijanie w dużej mierze odbywało się w bezpośredniej konfrontacji. Niemcy zatrzymywali więc grupy Żydów, prowadzili ich do lasu i tam rozstrzeliwali. Co najmniej połowa ofiar Holokaustu zginęła właśnie w ten sposób. Stereotyp w pełni zindustrializowanej zagłady jest bardzo mylny. Co najmniej połowa pomordowanych została wyprowadzona na odludzie i zginęła od kul. Saw their killers down the barrel of a gun. Ta straszna, brutalna, odrażająca faza planu Barbarossa nadal nie jest znana szerszej publiczności. Okrucieństwo dawało się we znaki nawet samym członkom SS i Einsatzgruppen. Himmler uczestniczył w Mińsku w specjalnym pokazie Kronik. Zobaczywszy tam film z egzekucji 100 Żydów, ubolewał nad losem, cytuję, nieszczęsnych SS-manów narażonych na urazy psychiczne. Obozy śmierci nie powstały po to, by uśmiercać bardziej humanitarnie, lecz po to, by odciążyć tych, którzy mieli rozkaz mordować. Podczas inwazji na Związek Radziecki w ruch poszły nie tylko pistolety i karabiny maszynowe, ale też szubienice. Filmy dowodzą, jak średniowieczna i barbarzyńska była ta kampania. A jednak stało się to normą. Jak gdyby nigdy nic, filmowano wieszanie, wrzucanie ludzi do dołów, strzelanie im w tył głowy. Coś absolutnie koszmarnego. Pewien nauczyciel z Eichstätt napisał w liście do żony, że widział, jak to określił, straszne rzeczy. Ich opis znajdziemy jednak tylko w jego dzienniku. List zawiera wyłącznie obietnicę, że opowie jej wszystko, kiedy wróci do domu. Dalej czytamy o ich małym synku Rainerze, którego fotografię żona wysłała na front. Ten człowiek pisze, tutaj jest strasznie, ale lepiej niech już zginę, byleby Rainer nie musiał należeć do trzeciego pokolenia ludzi zmuszonych do udziału w takiej wojnie. Tak zwane operacje specjalne powtarzają się na całym froncie wschodnim. Żołnierze niemieccy przyzwyczajają się do ich widoku. Oficer Wehrmachtu von Rothkrieg przytacza następującą rozmowę. Znałem i to dość dobrze dowódcę z SS. Gawędziliśmy o tym i owym i nagle on powiedział, gdybyś chciał sfilmować rozstrzelanie, dla mnie to bez różnicy. Zwykle robimy to rano, ale gdybyś był zainteresowany, możemy zostawić paru na popołudnie. Z czasem również zwykli Niemcy dowiadują się o czynach popełnianych w ich imieniu. Ludność niemiecka wiedziała już wtedy o wielu sprawach, o których dziś rozmawiamy. Źródłem tej wiedzy były na przykład listy z frontu i rozmowy nieznajomych, przypadkowych współtowarzyszy nocnych podróży pociągiem. Ktoś obcy lepiej nadawał się na powiernika. Do tego dochodziły zdjęcia robione przez żołnierzy.
Zdjęcia przedstawiające miejsca zbrodni, masowe wieszanie, rozstrzelania, otwarte mogiły, rowy zasypywane wapnem i wypełniane ziemią przez cywili radzieckich. Tych materiałów nie udało się zatrzymać na froncie. Zdjęcia robiono już wtedy aparatami dalmierzowymi Leica na film małoobrazkowy, ładowany do aluminiowych kaset. Negatywy wysyłano do Niemiec w celu wywołania. Odbitki były oglądane przed odsyłką. Stąd, jak sądzimy, pierwsze doniesienia o zbrodniach. Zakłady fotograficzne były częścią rozrastającej się sieci informacyjnej, sieci świadków masowych egzekucji, zbrodni, w których zamordowano na froncie wschodnim od 1 do 2 milionów Żydów, ofiar Holokaustu. Zbrodni, których nie udało się ukrywać, tak jak ukrywano obozy śmierci. Na początku roku 1942 w Niemczech huczało już od pogłosek o tym, jaki los spotyka Żydów. Wierny Hitlerowi Julius Putwarken z łatwością usprawiedliwia te okropności. Żydzi są znienawidzeni. W Lismanstadt dano temu wyraz natychmiast po wyjściu Rosjan. Liczna grupa żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci została wtedy zatłuczona na śmierć. Takie działania służą przywróceniu porządku. Pojedyncze życie ludzkie jest warte bardzo niewiele. Życie rodziny Ledererów z Czechosłowacji już od dłuższego czasu wygląda bardzo ponuro. Robert, autor tych materiałów, lato roku 1939 spędza w obozie Sachsenhausen. Nigdy z niego nie wyjdzie. Rosa, Nina i Peter jadą do getta w Terezinie. W roku 1944 zostaną przewiezieni do Auschwitz. Rosa i Nina zostaną uznane za zdolne do pracy. Rosa nie zechce jednak zostawić męża na pastwę losu. Oboje zginą w komorze gazowej. W następnym odcinku. Na monolicie pojawiają się rysy. Alianckie naloty zagrożeniem dla III Rzeszy. Życie wewnętrznych wrogów nazizmu staje się nie do zniesienia. Dzielny żołnierz próbuje ratować swoją żonę, Żydówkę. To mój ojciec. Podaje narkozę rannemu. Od Niderlandów po Stalingrad, od Normandii po Berlin. Filmowcy amatorzy uwieczniają drogę Niemiec ku klęsce. Wersja polska SDI Media Polska, tekst Piotr Lubczyński, czytała Danuta Stachyra.